Cześć, witamy Was serdecznie na kanale Emigranta TV. Dzisiaj wyjechaliśmy z Monachium, żeby udać się do miasta, które nazywa się Nördlingen i jest to bardzo znane w pewnych kręgach miasto, gdyż znajduje się ono w kraterze meteorytowym. Poznawanie krateru Nördlingen Ries warto zacząć, albo przynajmniej jako jeden z elementów jego, od muzeum krateru Ries, który znajduje się w Nördlingen. Jest to bardzo ciekawe muzeum, wyjaśniające dużo rzeczy, opowiadające, pokazujące bardzo dużo rzeczy. Moim zdaniem ma tylko jedną wadę, to znaczy wszystko jest po niemiecku. My na szczęście znamy na tyle już niemiecki oraz to jest trochę temat związany z naszym zawodem, więc dało się zrozumieć, ale no, jeśli ktoś nie zna przynajmniej podstawowo niemieckiego, to może mieć problem. Jest dużo rysunków, skał, bardzo fajne jest to muzeum. No i dzięki temu pokazują oni, skąd się biorą w ogóle meteoryty, pokazują, co było przed, jak przebiegała katastrofa i jak to wygląda po katastrofie, jak to wygląda teraz, gdzie wykorzystywano te kamienie, jakie kamienie są i tak dalej. Bardzo dobre wprowadzenie do tego tematu. Siła uderzenia tego meteorytu była tak ogromna, że wyrzuciła z wnętrza, z płaszcza ziemi, czyli z warstwy, która była pod tymi osadami, które normalnie są na powierzchni, skały i takie skały możemy tutaj zobaczyć, które dodatkowo zostały przetworzone przez tą falę uderzeniową i ta skała, którą tu widzicie, nazywa się Suevitem. Kamień, który powstał w wyniku zderzenia meteorytu z ziemią, kiedy powstawał tutaj krater, był wykorzystywany przez setki lat przez ludzi. I właśnie mamy tutaj taki piękny przykład w zabytku, jakim jest ratusz w Nördlingen. To są główne schody do tego ratusza i zobaczcie, że jest to suevit, czyli ten taki charakterystyczny kamień, jaki tutaj powstał. Widać te inkluzje, czyli takie ciemniejsze kawałki, akurat w tym przypadku, które są w tej skale. Suevit, mimo że bardzo dostępny w tym rejonie, to jednak nie okazał się super dobrym budulcem, dlatego też podczas renowacji jest on często zastępowany innymi materiałami, na przykład piaskowcem, który jest tutaj nieco jaśniejszy. Z czasem on powinien ściemnieć i się bardziej wpasować do tego koloru oryginalnego budynku. Słuchajcie, jesteśmy teraz na terenie byłego kamieniołomu Suevitu. Tak to wygląda mniej więcej na świeżo. To, co jest ciekawe, to ciśnienie było tak duże, że w wyniku niego w tej skale jest bardzo dużo mikrodiamentów. Tak więc te wszystkie budynki, które są tutaj pobudowane, są budynki z diamentami. No, ale one są tak małe, że je widać tylko przez mikroskop. Asteroida, która tutaj spadła i utworzyła ten krater, miała około kilometr średnicy. I tego typu meteoryty spadają na Ziemię bardzo rzadko, może tak mniej więcej 1 na 100 tysięcy do miliona lat. Natomiast dużo więcej i dużo częściej spadają mniejsze meteoryty. Na przykład możecie pamiętać kilka lat temu na Czelabiańsk, albo na przykład tutaj w okolicach zamku Neuschwanstein też spadł meteoryt w roku 2002 i udało się go znaleźć po kilku miesiącach poszukiwań i możecie go właśnie w tym muzeum zobaczyć. Ciekawą kwestią jest też to, że bardzo długo nie zdawano sobie sprawy z tego, że to jest krater meteorytowy, że to miasto jest w kraterze i w roku 1904 pierwszą odnotowaną teorię o tym, że właśnie jest to krater meteorytowy, wysunął handlarz z miejscowości oddalonej jakieś 50 km stąd, Schwäbisch Gmünd. Natomiast wtedy ta teoria została uznana za bardzo prowokacyjną.
prowokującą i została odrzucona przez środowisko naukowe. Powrócono do niej dopiero w latach 60., kiedy program Apollo jakby, powiedzmy, odnowił zainteresowanie rzeczami kosmicznymi i tak dalej. I dopiero wtedy wysłano próbki skał do badań i potwierdzano to, że są to skały, które powstały w wyniku uderzenia jakiegoś masywnego ciała o Ziemię. Słuchajcie, mamy nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że miejsce, które odwiedziliśmy, Was zainteresowało. Jeśli ciekawią Was meteoryty, w Polsce oczywiście też są miłośnicy meteorytów, są miejsca związane z tym tematem. Możecie chociażby pojechać do Poznania, gdzie jest rezerwat przyrody Morasko. No a tak poza tym, co? Nam się tutaj bardzo podoba, fajne miejsce, warto wyskoczyć. Tak polecamy. Więc jeśli będziecie w okolicy, polecamy. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa.